Na podstawie przedstawionego zadania pokażę, jak można ustalić wartość końcową kapitału, który jest poddany kapitalizacji o dwóch charakterach. Raz na przykład podokresowej półrocznej, potem kwartalnej, gdzie również zmienia się stopa procentowa z 6 na przykład na 7%, jak również zmienia się okres trwania każdego z tych okresów. Pierwszy trwa 18 miesięcy, a drugi kolejne 2 lata. W treści zadania mamy wiele informacji, które wszystkie trzeba wypisać pod spodem, tak żeby można było wybrać odpowiedni wzór w zależności od tego, co jest zawarte w treści zadania. W banku, w którym obowiązywała kapitalizacja półroczna, dodatkowo z góry, z roczną stopą procentową 6%, zdeponowano 1000 zł. Jaka będzie wartość końcowa tego kapitału po 18 miesiącach, a jaka by była, gdyby ta kwota była dalej kapitalizowana też z góry przez kolejne 2 lata, stopą procentową 7%, ale tym razem przy kapitalizacji półrocznej. Musimy wypisać wszystkie elementy, które są w tym zadaniu tutaj wiadome. To, że początkowa wartość tego kapitału to jest 1000 zł, my szukamy wartości końcowej tego kapitału, czyli do jakiego poziomu ta wartość kapitału rośnie, oraz wiemy, że stopa procentowa pierwsza obowiązuje przez kolejne 18 miesięcy i sama wynosi 6%. Obowiązuje oczywiście kapitalizacja półroczna, co oznacza, że ze stopy procentowej rocznej musimy zrobić przeliczenie, dzieląc przez 2 na stopę procentową podokresową półroczną. Bo jak zarabiam 6% w skali roku, to oznacza, że w ciągu pół roku byłyby to 3%. Pierwszy okres czasu to jest 18 miesięcy. 18 miesięcy możemy przeliczyć, jaka to jest część roku, że to jest półtora roku, ale można też zapisać, że to są 3 pełne półrocza, kiedy następuje za każdym razem kapitalizacja. Wzór, który tutaj wkleiłam, jest wzorem obowiązującym na ustalenie wartości przyszłej, kiedy kapitalizacja ma charakter z góry, czyli na początku każdego okresu. W tym momencie ten wzór pokazuje tutaj, że PV jest dzielony przez 1 plus, właśnie tu nie plus, tylko minus R przez M, gdzie M to jest liczba tych kapitalizacji w ciągu roku danego rodzaju, a w potędze mamy czas liczony w latach razy M. Czyli można jak najbardziej ustalić wartość przyszłą na podstawie kapitalizacji, która ma charakter z góry, gdzie 1000 jest dzielony przez 1 minus obowiązująca stopa procentowa roczna dzielona przez 2, czyli dostosowana do półroczy, a w potędze mamy czas razy ile mamy kapitalizacji w ciągu roku. Można też zauważyć, że 1,5 razy 2 to są po prostu 3 półrocza. Czyli tutaj zawsze w tej potędze, generalnie zawsze możemy zapisywać ile, jak długo, ile jest takich kapitalizacji obowiązujących w danym okresie. Skąd się wzięło 1095? Od jedynki odejmiemy 6%, które jest w mianowniku, podzielone przez 2. Tą wartość podniesiemy do potęgi trzeciej, skopiujemy i 1000 zł podzielę przez wartość, która jest w moim tutaj schowku tego kalkulatora i stąd uzyskujemy tą wartość, która jest wpisana. Możemy wtedy powiedzieć, że po pierwszym początkowym okresie 18 miesięcy kapitał końcowy będzie miał wartość właśnie tą obliczoną 1000 zł, 95 zł i 68 groszy. Jeżeli w treści zadania jest powiedziane, że będzie w dalszym etapie kapitalizacja nadal z góry przez kolejne 2 lata, stopą procentową 7% przy kapitalizacji kwartalnej, to możemy potraktować, że ten dopiero co tutaj uzyskany kapitał staje się podstawą do wypłaty, jakby do kapitalizacji na kolejne okresy. Czyli możemy zapisać, że stopa procentowa roczna to tutaj w drugim etapie wynosi 7%, przez to, że jest kapitalizacja kwartalna, stopę roczną trzeba będzie podzielić przez 4, żeby ją dostosować do stopy kwartalnej, która będzie zgodna z częstotliwością dopisywania odsetek, czyli z kapitalizacją kwartalną. Jeżeli wiemy, że drugi etap to są 2 lata, możemy to przeliczyć, że to jest 8 kwartałów. Czas nie bywa być liczony w latach, ale nic nie zaszkodzi napisać, że to jest 8 kwartałów. Jeżeli w poprzedniej części tutaj zadania
było podane, że wartość przyszła to jest obecna podzielone przez 1 minus r do potęgi, a my teraz chcemy ustalić wartość po dwóch takich okresach, możemy obliczyć tą wartość od razu, czyli wpisując do jednego wzoru nie tylko ile wynosi wartość tego kapitału po pierwszym okresie, ale też od razu uwzględnić ten mnożnik tutaj, jak widać, ustalenia wartości, o ile urośnie nasz kapitał po tym okresie 2 lat, czyli można wszystko obliczyć jednym wzorem. Można też etapami, czyli potraktować, że dotychczas mamy 1000 zł 95,68, to będzie ta wartość i ona musi być przemnożona przez 1 minus r przez m do tej potęgi ujemnej, bo albo wartość obecną podzielimy przez taki element do potęgi dodatniej, albo przemnożymy przez cały ten mnożnik, ale do potęgi ujemnej, co by oznaczało tyle, żeby to się znajdowało w mianowniku. Więc jaką formę przyjmiemy wzoru na wartość przyszłą? Czy to będzie PV podzielone przez takie dwa elementy, ale podniesione w mianowniku do potęgi dodatniej, czy przemnożone razy, ale do potęgi ujemnej? To my już decydujemy, ważne, żeby wynik nam się zgadzał. Więc my możemy w tym zadaniu powiedzieć, że 1000 zł możemy, żeby obliczyć od razu wartość i po 18 miesiącach, i po 2 latach, możemy podstawić do takiego wzoru, gdzie 1000 zł jest przemnożone przez 1 minus r podzielone przez 2, czyli tu jest ta półroczna, do ilu jest to kapitalizacji też półrocznych w okresie 18 miesięcy, to będzie 3 takie kapitalizacje, więc minus 3, żeby to wpadało jakby do mianownika, a potem mnożymy razy drugi element, 1 minus nowa obowiązująca stopa procentowa podzielona przez 4, żeby to było dostosowane do kapitalizacji kwartalnej, a w mianowniku, tutaj w potędze, mamy n razy m. N może być liczony w latach, czyli 2, razy m, czyli liczba kapitalizacji w ciągu roku, czyli 4, albo od razu możemy wpisać, że 2 razy 4 to jest po prostu liczba kapitalizacji kwartalnych, czyli 8 kwartałów to 8 kapitalizacji. To, co tutaj uzyskamy, będzie już wynikiem ostatecznym.